Nie jest to może rewolucja, ale na pewno ewolucja w dobrą stronę. Pytanie tylko, czy opłacalna dla pasażerów. To zostawiamy do oceny już Państwu. W ofercie transportu publicznego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pojawiają się nowe bilety łączące ze sobą autobus, tramwaj i pociąg. O cenach i zasadach, na jakich będzie można korzystać z nowych metrobiletów, Karolina Komada. Z pociągu na autobus czy tramwaj lub odwrotnie. Teraz ma to być nie tylko łatwe, ale również możliwe bez dodatkowych opłat. Przejazdy kolejami śląskimi, kolejami Polregio oraz komunikacją Zarządu Transportu Metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odbywać będą się na jednym metrobilecie. Chcemy zobaczyć, w jaki sposób te przepływy będą się odbywały. No i czy pasażerowie skorzystają z tego jakże korzystnego rozwiązania. Również w świetle przebudowy węzła katowickiego, które już jest... Za chwilę się zacznie, zależy nam na tym, żeby nasi pasażerowie każdym możliwym środkiem komunikacji zbiorowej mogli dotrzeć do swoich miejsc pracy, na studia czy do szkół. Do wyboru są 4 imienne bilety miesięczne. Ich cena uzależniona jest od odległości, jaką mamy do pokonania. Max bilet kolei śląskich oraz jego odpowiednik metrobilet GZM kupić można w kasach kolei śląskich, aplikacji GZM czy w punktach obsługi pasażera. Mając bilet na przykład na 6 miast kolejowych i całą sieć transport GZM w cenie 179 zł możemy podróżować po całej metropolii i wybranych do 6 miast kolejowych. Natomiast bilet za 249 zł na miesiąc pozwala na podróżowanie po całej metropolii wszystkimi środkami transportu. Natomiast dla osób, które korzystają tylko na przykład w danym mieście, oferowany jest bilet na jedno miasto w cenie 119 zł. Bilety kupione w systemie ZTM upoważniają do korzystania także z metro roweru. W cenie biletu do wykorzystania jest godzinny przejazd rowerem każdego dnia. Sam metrobilet upoważnia też do korzystania z połączeń przewoźnika Polregio. To już nie tylko relacja Katowice-Sławków, ale także relacja Katowice Mysłowice, więc pasażerowie już się nie będą musieli zastanawiać, czy jak wsiadają do pociągu w tym kierunku, to czy to jest pociąg Polregio, czy kolei śląskich, bo we wszystkich będą honorowane te metrobilety. Druga bardzo duża zmiana na zachodniej części metropolii to są połączenia Polregio, które wchodzą do metrobiletu w relacji Gliwice, Pyskowice i Gliwice-Rudziniec. Nowa oferta biletów ma być krokiem w kierunku integracji różnych środków transportu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W założeniu pomysłodawców transport publiczny powinien stanowić realną alternatywę dla korzystania z samochodu.